Witam serdecznie, chciałbym wszystkich powitać dzisiaj na proteście pod hasłem Solidarni z rolnikami w Brukseli. Ze względu na to, że dzisiaj przedstawiciele polskich rolników są w Brukseli na proteście rolników ogólnoeuropejskich. My ze względu na to, że nie mogliśmy tam dojechać, postanowiliśmy zrobić protest informacyjny u siebie. Chcemy poinformować ludzi, że Zielony Ład nadal nam zagraża. Import produktów rolno-spożywczych w żaden sposób niekontrolowany również zagraża polskiemu rolnictwu, ale także ludziom z tym rolnictwem niezwiązanym. Naszym celem jest dzisiaj informowanie ludzi o tym, że protest nadal trwa, nie składamy broni, nie poddajemy się, chcemy nadal walczyć o zdrową żywność na naszych stołach, żeby tego polskiego chleba na polskich stołach z polskiego zboża nie zabrakło, żebyśmy nie musieli zastępować go tym syfem sprowadzanym do nas spoza krajów Unii Europejskiej. Kolejną rzeczą, o którą tak naprawdę walczymy, jest nasza przyszłość, czyli przyszłość polskiego rolnictwa, które na chwilę obecną jest bardzo mocno zagrożone przez te wszystkie dyrektywy, te wszystkie założenia nie tylko Zielonego Ładu, ale wydawane przez urzędników tak polskich, jak i urzędników unijnych, którzy tak naprawdę z rolnictwem i z polami, z naszą pracą nie mają nic wspólnego. Musimy zawalczyć o to, żebyśmy mogli godnie żyć i godnie pracować, bo na chwilę obecną ta możliwość pracy jest nam z dnia na dzień coraz bardziej odbierana. Blokuje się nam możliwość zasiewów, blokuje się nam możliwość normalnego uprawiania pól pod przykrywką Zielonego Ładu. Nie daje się nam pracować po prostu normalnie. Cały czas musimy spełniać jakieś wymagania, które tak naprawdę z rzeczywistością nie mają nic wspólnego. Nakazuje nam się, kiedy mamy siać, kiedy mamy zbierać, co i kiedy mamy robić, gdzie nie ma to nic wspólnego z tak naprawdę z typowym polskim rolnictwem. Nasz region w tej chwili nawiedza klęska żywiołowa suszy. W innych regionach naszego województwa znów jest problem z nawałnicami, z gradami, z ulewnymi deszczami, co też dziesiątkuje uprawy. Nasze uprawy tutaj w naszym regionie, w powiecie bialskim, już zdegradowała praktycznie do zera susza. Niektórzy już są po żniwach, chociaż tak naprawdę ich nie rozpoczęli. Musimy zawalczyć, musimy pokazać to, że nasza walka nadal trwa, że nie zgadzamy się na te chore dyrektywy, na narzucanie nam tego, kiedy możemy wyjechać w pole i co na nim możemy robić. I to, że musimy konkurować z krajami, które tych wymogów nie muszą spełniać, gdzie mogą produkować dużo taniej, ale odbija się to bardzo mocno na jakości tych produktów, które są do nas bez żadnej kontroli sprowadzane. Kolejną rzeczą, którą musimy poruszyć, jesteśmy, że tak powiem, jednym z filarów polskiej niezależności, bo filar niezależności żywieniowej i energetycznej to są dwa podstawowe filary każdego państwa. Niezależność energetyczna już zostaje zachwiana przez bardzo wysokie rachunki za prąd, przez zamykanie naszych kopalni, przez narzucanie nam różnych dziwnych dyrektyw i teraz próbuje się zniszczyć niezależność żywieniową. To doprowadzi do naszego upadku, dlatego chcemy też ludzi informować, chcemy im pokazać to, że dzieje się źle. I jeżeli nic nie zrobimy w tym temacie, niedługo obudzimy się z ręką w nocniku, po prostu. Nas nie będzie. Nie będzie polskiego rolnika. Żeby ludzie zobaczyć rolnictwo w Polsce, będą musieli się wybrać do skansenu. I ja wiem, że niektórych w oczy kują te ciągniki, na których tle stoimy, wytykają nam, że to są ciągniki za miliony, tylko to są nasze narzędzia pracy. I w większości na te narzędzia pracy musieliśmy wziąć kredyty. My nie jeździmy tym do McDonalda na frytki, tylko my tym ciężko pracujemy. Więc jeżeli zarzuca się nam, że my mamy ciągniki za miliony, to dlaczego nie zarzuca się tego, że Ukraińcy przyjeżdżają na nas autami w podobnej cenie tylko po to, żeby wziąć zasiłek? Nikt tego nie podnosi, natomiast nam zarzuca się, że maszyny, sprzęty, na których ciężko pracujemy, w których często spędzamy po 20 godzin dziennie, są takiego, a nie innego typu. Niestety, no skończyły się te czasy, gdzie rolnik w gumowcach wsiada do starego Ursusa 30 czy 60 i jedzie robić w pole, wraca cały brudno okurzony. My też chcemy pracować w godziwych warunkach. To już nie jest ten czas, że w każdym gospodarstwie jest jedna krowa, jedna świnia, kilka kur i te gospodarstwo jest w stanie się utrzymać. Nie, my musimy się nastawić celowo na dane uprawy, tak jak niektórzy tutaj z nas produkują zboża, niektórzy z nas są producentami mleka, inni są producentami bydła opasowego, produkujemy mięso, trzoda chlewna, która tutaj też została zdziesiątkowana przez ASF i niestety my musimy pracować i musimy mieć do tego narzędzia. Nie możemy tego zrobić inaczej, tego się nie da już zrobić kosą i jednymi widłami, jak to robili nasi dziadkowie czy pradziadkowie. Pracujemy na takich maszynach, na jakich pracujemy. Jeżeli kogoś to tak bardzo boli, to zapraszamy. Załóż nasze buty, weź nasz krzyż na plecy, popracuj z nami dzień, dwa, tydzień. Zobaczysz, że to nie jest 8 godzin od 8 do 16, tylko my zaczynamy przed świtem, kończymy po zmierzchu albo bardzo późno w nocy. Zarzuca się też nam nadużywanie środków ochrony roślin. To jest totalną bzdurą, bo zużycie w krajach chociażby unijnych sięga nawet 10 kg na hektar. U nas jest to poniżej 2 kg, w granicach 2-3 kg na hektar. Nasza żywność na zachodzie Europy spełnia normy żywności praktycznie ekologicznej, gdzie w tej chwili konkurujemy z krajami, w których środki ochrony roślin, które u nas zostały wycofane 20 lat temu, nadal są używane i to w ilościach bez limitu. Dziwi mnie to, że te wagony, które stoją na przeładunkach w Dorohusku, nie świecą od ilości glifosatu i metali ciężkich, gdzie my mamy badania, mamy nakazy, mamy zakazy i cały czas kontrole, certyfikaty. Musimy spełniać szereg wymagań, szereg obostrzeń, gdzie to wymaga ogromnych nakładów pracy, ogromnych nakładów pieniędzy, a ceny są śmiesznie niskie. Co chwilę się wymyśla jakieś choroby, czy to u trzody chlewnej, tak jak tutaj zostały zdziesiątkowane hodowle, czy to u drobiu, czy to u bydła. I co chwilę podkłada nam się kłody pod nogi, gdzie nie możemy normalnie produkować. Rolnik zamiast być na polu, to siedzi przy stole i musi non-stop przeglądać papierki, przerzucać dokumenty. Nie na tym to ma polegać. Ja rozumiem, że normy są wyśrubowane i że każdy chce zdrowo jeść, ale skoro chcecie zdrowo jeść, to pozwólcie nam normalnie produkować. Używać nawozów naturalnych, prowadzić hodowlę i wtedy też zniknie nadwyżka tych zbóż z naszego rynku, bo hodowla po prostu te zboża zużyje. A nie to, że nam się nie daje produkować w normalny sposób, to jeszcze ściąga się masę zboża technicznego, niespełniającego żadnych wymogów, wrzuca się na nasz rynek, obniżając masakrycznie ceny, gdzie cena, czy to owoców miękkich, czy to zbóż, czy to rzepaku, spada poniżej kosztów produkcji. I to nie jest tak, że my możemy, tak jak ludzie pracujący na 8 godzin, dzisiaj pracować tu, jutro pracować tam. To są gospodarstwa przekazane z pokolenia na pokolenie. To nie jest tak, że my te hektary zostawimy, albo dzisiaj posiałem owiec, nie wyszło mi to, jutro posieję kukurydzę. To tak nie działa. To są już koszta liczone w tysiącach, które zostały poniesione i które albo nam się zwrócą, albo zostaniemy z tym stratni. Te gospodarstwa, szczególnie na naszym terenie, tworzą pokolenia. To są dziadkowie, ojcowie, synowie. Całe rodziny tam pracują. To są miejsca utrzymania dla całych rodzin. Nie wspomnę o tym sektorze, o tych sektorach gospodarki, które z rolnictwem są stricte związane. Zobaczcie sytuację, gdzie nadchodzi susza i w sklepach, które sprzedają środki ochrony roślin, które sprzedają nawozy, są zastoje, które sprzedają części. Bo ten rolnik nie pójdzie, nie kupi tych środków ochrony roślin, nie kupi tych nawozów, nie kupi tych części do maszyn, będzie szedł po najniższej linii oporu ze względu na to, że musi liczyć każdą złotówkę. Nie będzie nowych inwestycji, nie będzie branych nowych maszyn, nie będzie branych ciągników, nie będzie tego. To też się odbije na cenach na półkach. Jest taki krzyk podnoszony, że rolnik to sprzedaje za ile chce. No nie. W tej chwili produkty mięsne są w cenach 60, 70, 30, 50 zł za kilogram w sklepie. Natomiast my w skupie dostajemy złotych 10 za to, co wy kupujecie na półkach. Więc jaka tu jest już różnica? Kolejną rzeczą, którą musimy zaznaczyć, jesteśmy tutaj też, żeby tych ludzi zainteresować tym, o co walczymy. Bo większość ludzi na chwilę obecną siedzi na kanapie przed telewizorem i myśli, że ta sprawa sama się rozwiąże, bo rolnicy wyjadą na ulicę, bo rolnicy wyjdą tak jak dzisiaj na Plac Wolności, pokrzyczą, pochodzą, pokażą się przed kamerami i cały temat się zamknie. Nie, nie na tym to polega. Apeluję do wszystkich tych, którzy nie biorą udziału w protestach rolniczych, wstańcie z tych kanap, przed tych telewizorów i po prostu stańcie za nami, bo nie walczymy tylko o siebie, walczymy o to, żeby zdrowa żywność była na waszych stołach, żebyście też mogli kupować produkty w normalnych cenach i normalnej jakości, bo coś, co w sklepie ma naklejkę zdrowa żywność, z tyłu na kodzie kreskowym ma napisane Ukraina. I te dwie rzeczy już się kłócą, bo ani to zdrowe, ani to tanie, ani to dobre. Bądźmy realistami. Ruszcie w końcu swoje szanowne 4 litery sprzed tych telewizorów, nie oglądajcie nas tylko na ekranach, tylko stańcie za nami, pomóżcie nam w tej nierównej walce. Bo ja wiem, że dla większości liczy się, żeby dzisiaj było ciepło, dzisiaj leciał ulubiony serial i dzisiaj była pełna lodówka, ale jutro możemy obudzić się w zupełnie innej rzeczywistości. W rzeczywistości, gdzie narzucą nam takie zakazy, takie nakazy, że będą wyrzucać nas z domu ze względu na to, że nie będzie on spełniał zeroemisyjności. Nie wsiądziesz do swojego Passata B5 1.9 TDI i nie pojedziesz na obiad do mamusi, bo będziesz musiał przesiąść się na rower, bo to auto już będzie nieekologiczne. Niedługo do tego dojdzie, jeżeli niczego nie zmienimy, jeżeli nie staniemy wszyscy ramię w ramię. Chciałbym też również poprosić o zabranie głosu Natalię Musiejczuk, która jest tutaj z powiatu siedleckiego, organizatorkę tam protestów, która ze względu na to, że nasze powiaty tak samo współpracują ze sobą, sąsiadują ze sobą, ale i bardzo ściśle współpracujemy. To nie jest tak, że tylko my wyjdziemy, my pokażemy swoje niezadowolenie, ale to są tysiące ludzi, którzy naprawdę chcą coś w tym kraju zmienić. Dzień dobry, witam Państwa, nazywam się Natalia Musiejczuk. Razem z moim tatą Jackiem prowadzimy gospodarstwo rolne w gminie Mordy, w powiecie siedleckim. W zasadzie zgadzam się ze wszystkim, co mówił mój przedmówca, chciałabym tylko tutaj tak troszeczkę prywatą. Nasze gospodarstwo ma ponad 100 lat. Budował je mój pradziadek, potem dziadek, kolejno mój tata, a teraz ja staram się pomagać mojemu tacie w budowie tego gospodarstwa. Co zauważyłam na przestrzeni lat? Jest coraz gorzej, jest coraz ciężej. Człowiek poświęca niewyobrażalne kwoty po to, aby to rolnictwo w miarę możliwości modernizować i żeby mógł po prostu pracować i żeby dał sobie radę jakoś tą przyszłość uporządkować i na tym za rolnictwie zarobić. Jest coraz ciężej. Ludzie martwią się o przyszłość swoich rodzin, o przyszłość swoich dzieci. Ja jako córka rolnika również martwię się tym, co ja zrobię ze swoją gospodarką, kiedy przyjdzie czas na mnie. Czy podołam temu wszystkiemu i czy dam sobie z tym wszystkim radę. Teraz jest wiele znaków zapytania w mojej głowie i jestem też organizatorem strajków dlatego, żeby zwrócić uwagę na ten problem i żeby jakaś zmiana się w końcu tutaj w naszym kraju, ale też w Europie wdrożyła. Mówiliśmy tutaj o współpracy między powiatami. My jako powiat siedlecki współpracujemy tam z Węgrowem, z Sokołowem, z Łosicami, z Garwolinem, z Mińskiem i nasze działania nie skończą się. Ta zmiana protestu, oczywiście zmiana formy protestu będzie, bo nierealne jest, żeby wykonując pracę rolnika ciągle było bardzo dużo osób obecnych na tych strajkach. To jest niewykonalne. Jeżeli my zaniedbamy teraz swoje obowiązki, nie będziemy mieć z czego jeść chleba, tak najzwyczajniej w świecie. Więc nie utożsamiajmy tej niskiej liczby osób na strajkach z tym, że spada zainteresowanie. Zainteresowanie jest, ale po prostu nie ma możliwości, aby czasami na tych protestach uczestniczyć. My będziemy, jako powiat siedlecki, ale tutaj też powiat bialski, uczestniczyć w przejazdach ciągników co 2. i 4. sobotę. Mamy też pomysły na kolejne formy protestów. U nas jest to rozwieszanie flag na każdym z domów, na bramach. na samochodach, na ciągnikach i rozwieszanie banerów, aby coraz bardziej ludzi uświadamiać w tym, co się wokół nich dzieje. Chciałabym powiedzieć, że Zielony Ład dogoni też Ciebie, konsumencie, bo to nie jest sprawa tylko rolnictwa, jest to sprawa wielu sektorów, które są nam potrzebne na co dzień do życia, tak samo jak transport, energia. Proszę Was wszystkich, zainteresujcie się tym tematem, słuchajcie tego, co mają Wam do powiedzenia właśnie rolnicy na tych protestach, bo są to sprawy niezwykle istotne i od nich zależy nasza przyszłość. Dziękuję. Brawo. Chciałbym również poprosić o zabranie głosu jednego ze współorganizatorów, czyli Piotra Burczyńskiego. Oddaję Ci głos. Witam wszystkich serdecznie. Trzeba było powiedzieć, dużo było już powiedziane, praktycznie może wszystko, ale można było jeszcze coś powiedzieć na temat rolników, tak zwanych statystów, bo takich rolników prawdziwych, co w Polsce gospodarzy, szacuje się z 300-400 tysięcy. Reszta to są statyści, którzy są na papierze. Trzeba zwrócić na to uwagę, że my ścigamy całość tego wszystkiego, a oni po prostu są statystami, którzy służą do tego, że są pobierane dopłaty i inne statystyczne rzeczy. I jeszcze jedną sprawą jest to, że zbliżają się te wybory europejskie. Jeżeli chcemy odsunąć od siebie ten ład, zielony nieład, musimy wszyscy jak największą rzeszą pójść na te wybory i zagłosować na odpowiednich ludzi. Każdy w sumieniu musi sobie zadać to pytanie i odpowiedzieć na to, jak chce żyć, jak i dlaczego. Dziękuję. Tak jak mówili moi mówcy, tak jak mówił Piotr, tak jak mówiła Natalia, bardzo ważne decyzje przed nami. Musimy pamiętać, kto nam ten Zielony Ład zafundował. My jesteśmy natomiast tutaj apolityczni, jak zdążyliście Państwo zauważyć. Nie ma tu żadnej agitacji, nie ma tu żadnego polityka, nie ma tu żadnego kandydata. Nie opowiadamy się za żadną z partii politycznych, bo nie chcemy z nimi sympatyzować, bo politycy to jest taki stwór, który jest najlepszy w rozwiązywaniu problemów, którzy sami tworzą. A kolejną rzeczą jest to, że przed wyborami będą nas klepać po plecach, ale tylko po to, żeby zobaczyć, w którym miejscu mogą wbić nam nóż w plec. I na tym to polega. Tutaj mamy najlepszy przykład jednego z najmłodszych naszych protestujących i właśnie o również jego przyszłość będziemy walczyć, bo ja sam mam dwóch synów, przejęliśmy z bratem gospodarstwo po rodzicach i tak naprawdę nie wiemy, jaka czeka nas przyszłość. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za pół roku. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniesie kolejny sezon, jakie będą następstwa tego, co Unia Europejska łącznie z naszymi politykami próbuje nam zafundować. I wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. My nie jesteśmy przeciwko Unii Europejskiej. Nie chcemy w jakiś tam sposób z niej wychodzić, ale to nie jest ta sama Unia, do której wstępowaliśmy 20 lat temu. W tej chwili to się zrobił jakiś dziwny twór, który narzuca nam masę przepisów i masę regulacji, nie mających nic wspólnego z rzeczywistością. Chciałbym na koniec podziękować przybyłym mediom, chciałbym podziękować bialskiej policji, która nas tutaj zabezpiecza, a przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim tym rolnikom, którzy przybyli, żeby tutaj być, pokazać nasz opór, jak i również zaapelować do wszystkich jeszcze raz. Otwórzcie oczy, wysłuchajcie nas, zobaczcie, co mamy do powiedzenia i stańcie razem z nami, ramię w ramię, w walce o lepszą przyszłość, bo ani kroku wstecz, nie ma takiej możliwości, nie cofniemy się choćby na milimetr. Dziękuję bardzo. Może jakieś pytania Państwo mają? Jaka jeszcze dzisiaj ta forma protestu, w ogóle jakie działania dzisiaj jeszcze? Dzisiejsza forma protestu, tak jak wspominałem wcześniej, jest to protest informacyjny. Za chwilę ruszymy w miasto razem z ulotkami przygotowanymi. które rozdawaliśmy też już na wcześniejszych protestach, tak żeby trafiło to do jak największej liczby osób. Będziemy tutaj do godziny 18:00. Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i okolic, żeby do nas przyszli, porozmawiali z nami, dowiedzieli się, jakie jest stanowisko rolników i o co tak naprawdę walczymy. I jeszcze jak Pan może trochę o stowarzyszeniu, które Państwo zakładacie? Tak, powstało na terenie powiatu bielskiego stowarzyszenie, które jest w tej chwili w formie rejestracji. Natomiast szerszej informacji udzielimy, kiedy już zostaniemy, to zostanie wszystko już uregulowane prawnie, bo chcemy tutaj zrzeszyć tych rolników, chcemy działać pełną parą, w pełni oficjalnie i na własny rachunek. Czy jak w Siedlcach będziecie też jeździć w jakieś określone... Jeździmy. Jeździmy od 3 tygodni, czyli co 2 tygodnie. Tak, już 3 przejazdy były przez miasto, tak. Tak, działamy z akcją ogólnopolską. W toku... Jeszcze te działania protestów co 2. i 4. niedzielę nie są tylko na terenie tych powiatów, które wymieniłam. Tak, tak. Są też na przykład w województwie świętokrzyskim, ale o ile mnie wiedza moja nie myli, kolejne województwa też się do tego przyłączają. Dokładnie tak. Te formy protestu muszą zachować cykliczność i regularność, mimo tego, że liczebność może być mniejsza i nie ukrywamy tego, będzie mniejsza, bo przed nami najbardziej gorący okres żniw, ale te protesty nadal będą, dopóki nic się nie zmieni. A celem tych protestów jest to, żeby nie utrudniać mieszkańcom, tylko zademonstrować i pokazać, że my jesteśmy, cały czas walczymy. A co jest najciekawsze, te żniwa mogą być jednymi z najgorszych naszych żniw na przestrzeni ostatnich lat, bo nie tylko te niskie ceny, ale również pogoda, która dała nam się we znaki, susza, gradobicia i inne nawałnice. Problemy ze zbytem, bo już dochodzą nas głosy, że problemy ze zbytem są ogromne ze względu na zatowarowanie przez ostatnie miesiące towarami z Ukrainy. Niektóre firmy skupujące powiedziały wprost, że już nie będą od polskich rolników brały towarów i tu zaczyna pojawiać się ogromny problem, bo część rolników ma jeszcze zapasy z tamtego roku w magazynach ze względu na niskie ceny, problemy ze zbytem i teraz... Zobaczymy, co będzie dalej. No, ten rok jest pełen obaw, pełen niedopowiedzeń, niedomówień. Zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała. Tak. Który będzie po prostu na przeżycie. O ile uda nam się przeżyć. O ile uda nam się przeżyć. Trafiły do zboża, do państwa i jakie problemy, jakie blokują polskie produkty od rolników polskich, a biorą ukraińskie? Przede wszystkim cena. Ukraiński towar jest dużo tańszy od naszego, ze względu na to, że tam nie spełnia się tak szerokich wymogów, jak u nas trzeba spełnić. Tam praktycznie nie ma żadnych wymogów, jeżeli o to chodzi. Dużo tego koszt produkcji jest dużo niższy. Tak, koszty produkcji są dużo niższe, nie spełniają żadnych wymogów. Też po części na Ukrainie no, mają lepsze ziemię niż u nas, nie ma co tego ukrywać. Tam klasy ziemi są lepsze. Po prostu nie jesteśmy w stanie nawet konkurować z nimi. Dokładnie tak, nie jesteśmy, tak jak Piotr mówi, nie jesteśmy w stanie z nimi konkurować, bo myślę, że gdyby oni musieli spełnić te same obostrzenia i te same wymogi, które my spełniamy, ich towar z automatu stałby się niekonkurencyjny. Jeszcze Pan pytał o dopłaty, tak? Tak. Otóż dopłaty to jest to, co jest powszechnie wiadomo, jest przeszacone 2,1 miliarda. Na te dopłaty do zbóż sprzedanych od 1 stycznia do 31 maja. No i to jest wszystko pobierane na razie w toku, do 5, czyli do jutra są przyjmowane wnioski w agencjach, a jakie my dostaniemy wolumen z tego, to się okaże po zebraniu wszystkich wniosków. Dokładnie, tylko tyle, że te dopłaty to tak jak wspomniał... Kropla w morzu. Tak, kropla w morzu i to jest takie zapchanie, zapchanie gęby nam wszystkim tak naprawdę, bo... Rząd myśli, że jeżeli rzuci nam jakieś tam grosze, zamiast zapewnić nam rynki zbytu, to po prostu ludzie się rozejdą, pójdą do domów i będzie wszystko ok. No nie, na tym to nie polega i nie poddamy się w tej walce, która trwa. Tu trzeba jeszcze powiedzieć jedną rzecz o tych dopłatach. Tak jak widzicie Państwo, że tu my jesteśmy, a pierwsi do tych dopłat lecą ci, którzy siedzą, tak jak Piotr powiedział, na kanapach, przed telewizorkiem. Ci, którzy żyją chwilą, tym, co jest tu i teraz i nie martwią się o przyszłość. To trzeba po prostu podkreślić, że to jest właśnie takie dziwne w naszym społeczeństwie. Czy Państwo ustaliliście, czy zboże techniczne trafiło do konsumpcji, do jakichś produktów, makaronów czy pieczywa? Jest jeden dowód, ale nie mogę przypomnieć sobie źródła, aczkolwiek czytałam artykuł na temat tego, że zboże techniczne trafiło do jednej z piekarni i powstało z tego zboża 300 bochenków chleba, więc to już faktycznie fizycznie trafiło na parę miesięcy temu był taki incydent tutaj na naszym terenie jednej z paszarni, nie będziemy wymieniać nazwy, po prostu te zboża nie sprowadzali z Ukrainy tylko parę miesięcy temu, no i ta pasza nie była doskonała, po prostu były zwroty, szczególnie chodziło o druk. Tyle możemy. Kolejną rzeczą jest to, że przecież w internecie była fala filmików, gdzie było pokazane, czy to kasze, czy to inne produkty spakowane właśnie w jednej z sieci handlowych, w których były robale. Jak się okazało potem na odwrocie, pisało kraj pochodzenia Ukraina. To nie jest przypadkowy temat. Jeszcze jakieś pytania Państwo macie? Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy za przybycie.